Gdyby ta korona grała w obecnych czasach Leszka Olżyńskiego, myślę, że też byśmy mieli problem. Jeden podstawowy problem dokończyć mecz w 11, tak? No nie oszukujmy się przy dzisiejszej technologii i VAR. Trener Mirosław Smyła mówił przed meczem, że spotkanie z Legią Warszawa to będzie weryfikacja dla jego drużyny, czy już jest w stanie rywalizować z najlepszymi w Ekstraklasie. No i niestety weryfikacja okazała się dość bolesna dla jego podopiecznych, bo Korona Kielce z Legią przegrała aż 0-4. Choć wydaje się, że to był zbyt wysoki wymiar kary, bo zwłaszcza w pierwszej połowie piłkarze Korony zaprezentowali się z dobrej strony i przy większym szczęściu i lepszej skuteczności na pewno mogli pokusić się o gola. No ale piłka bywa brutalna i jeśli się swoich szans nie wykorzystuje, no to w tym przypadku zrobiła to Legia. Nie w jednym takim meczu w Warszawie przy Łazienkowskiej z Legią, ale również tym tutaj rozgrywanym w Kielcach grał mój dzisiejszy gość. Były bramkarz Korony Kielce, ponad 140 ligowych meczów w żółto-czerwonych barwach, Zbigniew Łokowski. Dzień dobry, Zbyszek. Witam bardzo. Łazienkowska to nie jest zbyt gościnne miejsce dla Korony i nigdy nie było. No nie, bodajże udało się ile tak? Jedno zwycięstwo tak na Łazienkowskiej, bodajże jeden remis, a reszta to niestety porażki. No cóż, no Legia nigdy nie była łatwym przeciwnikiem dla Korony. Łatwiej Koronie się grało, tak można powiedzieć, z Legią w Kielcach, dokładnie. Dlaczego? Jakby magia, marka rywala, trybuny, 20 tysięcy, tak jak w tym ostatnim meczu kibiców na trybunach, czy jednak po prostu no Legia to jest wciąż zbyt silny klub, żeby z nim skutecznie rywalizować? Myślę, że na chwilę obecną to chyba jest zbyt silny klub, żeby z nią rywalizować, aczkolwiek Korona Kielce pokazała, że potrafi się postawić też wysokim markom, jak Lech Poznań w Poznaniu, tak? gdzie mecz zremisowała i jakby po takiej serii dobrych wyników na pewno gdzieś po cichu z tyłu głowy każdy liczył, że na korzystny rezultat na Łazienkowskiej. Właśnie, ty w jednym takim meczu grałeś, o którym już wspomniałeś, rok 2015, trener Marcin Broż wówczas na ławce rezerwowych, 93. minuta, Michał Przybyła 2-1. Dokładnie. Radość była. No na pewno, tym bardziej, że mecz jakby, sam mecz ułożył nam się bardzo dobrze, tak? Bo bodajże już w trzeciej bądź szóstej minucie Przemek Trytko strzelił bramkę na 1-0 i można powiedzieć, postawiliśmy dobry autobus i wyprowadzaliśmy dobre kontrataki, tak? Nieprawidłowy zagwizdany karny przeciwko mnie, tak? 1-1, no i jakby ten samo życie, samo ten łódź szczęścia oddał nam w ostatniej minucie, gdzie Michał Przybyła wyłuskał piłkę Kubie Rzeźniczakowi i potrafił pokonać Kuciaka, co jest to historyczne zwycięstwo Korony Kielce na Łazienkowskiej. Z drugiej strony też był taki, dla mnie to był taki jakby dodatkowy impuls, bo po tym meczu jechałem na kurs szkoły trenerów, także wiadomo, że chciało się jechać i wrócić na kurs na... Z podniesioną głową, dokładnie. Pamiętam taki obrazek, a raczej wypowiedź Pawła Sobolewskiego po tej ostatniej akcji Michała Przybyły, bo tam Sobol był w polu karnym. Wydawało się, że będzie do niego Michał podawał, a on tę akcję skończył sam. I Sobol mówi, że gdyby w tej akcji nie strzelił, to by go w szatnie mógł udusić. Jeśli napastnik ma piłkę, jest w świetle bramki, i no to wiadomo, że przysłowiowe klapki zamyka i chce tą bramkę zdobyć. No, być bohaterem na Legii Warszawa Chciałby być każdy, tak? No niestety wszyscy nie mogą i przeważnie bohaterami zostają ci strzelcy zwycięskich bramek. W tym sobotnim meczu Korony z Legią, zwłaszcza w tych pierwszych 20-25 minutach, Korona miała kilka tych szans, żeby nawet gdzieś pokusić się o gola. Miał Marcin Cebola między innymi. Natomiast właśnie tego spokoju zabrakło. No i to się zemściło, bo ile właśnie w tym wspomnianym meczu z Lechem Korona ten napór wytrzymywała Lecha mimo jego dużych i wielu sytuacji, no tak tutaj Legia szybko skarciła Koronę i gdzieś te błędy zostały szybko wyłapane przez piłkarzy z Warszawy. To znaczy być może z braku konsekwencji, jeśli chodzi o w zawodnikach Korony Kielce. Teraz jest pytanie, dlaczego brakło konsekwencji, tak? Bo jeżeli Korona potrafiła przeciwstawić się Legii przez prawie 30 minut, a w pierwszych 10 minutach miała fajne odbiory, stojąc wysoko, tak? Także Czemu tego nie kontynuowała, skoro to dawało ten pozytywny
oddźwięk, tak, bodziec. Pytanie, czy można tak grać przez tak wysokim pressingiem, tak gdzieś zaangażowanym być w ofensywę? Myślę, że tak, bo to jest podświadome. No, jeżeli jadę na Legię Warszawa, no to niestety muszę się wypróć do końca, tak? Oddać to co mam, nie kalkulować, że nie wiem, zostały 3 kolejki jeszcze do końca, tylko jadę na Legii, bo to Łazienkowska, mecz przeciwko Legii jest oknem wystawowym na świat, tak? Jeżeli zagrasz dobry mecz i mimo, nie wiem, braku sił czy czego, ale włożysz te cechy wolicjonalne, to cię to po prostu niesie, tak? A tak jak mówimy, no, tak jakby te 30 minut spowodowało to, że zbrakło sił na kolejne to 60. Też chyba mentalnie jest gol, bramka Ikuniasa piękna, ale jednak troszkę wynikająca też z błędu Korony w ustawieniu. Potem rzut karny, taki na 2 razy może by i podyktowany, natomiast w samej końcówce, no i na drugą połowę gdzieś te skrzydła zostały tak podcięte, że Korona już była raczej tłem dla gospodarzy. No tak, teraz jest pytanie, czym to było spowodowane, błędy w ustawieniu, tak? Czy fizyką, czy gdzieś mentalnością, tak jak powiedziałeś, że jakby Legia Warszawa po tych, nie wiem, 20-20 paru minutach opanowała sytuację na boisku i jakby zaczęła troszeczkę groźniejsze sytuacje stwarzać dla Korony, czy w tym momencie zespół Korony się nie przestraszył, tak? No ale z drugiej strony, jeżeli przy pierwszej bramce podanie przechodzi przez 3 zawodników, tak? Gdzie to są kanony, gdzie nie możemy pozwolić zagrać pasa po ziemi między dwóch, a już nie mówimy o 3 zawodnikach, potem gdzieś jest spóźnione dojście, tak? Potem jest brak takiej cechów wolicjonalnych do zblokowania strzału, tak? No to z przysłowiowym ślizgiem, tak? Próby blokowania strzału, no to tu mówimy co o jakichś przyczynach, czy przyczynach, nie wiem, fizycznych, czy jakichś innych, no bo to ciężko stwierdzić, żeby Korona nie była zdeterminowana na korzystny wynik, będąc w takiej sytuacji, jakiej jest w tej chwili. A myślisz, że właśnie taka wysoka porażka, no bo jakby jechali z dużym optymizmem piłkarze do Warszawy po tych 7 punktach w ostatnich 3 meczach, czy może zachwiać przygotowaniami do meczu z Arką, no bo to jednak taki młotek w głowę i pewnie troszkę kubeł zimnej wody. Znaczy, no Korona jest w takiej sytuacji, że tego meczu nie ma co już rozpamiętywać, tak? W piątek jest kolejny mecz arcyważny, bo z bezpośrednim rywalem, który jakby walczymy, znaczy no nie może nie walczymy, ale bronimy się przed tą strefą spadkową, tak? I to gdzieś w kuluarach się mówi, że to jest mecz o 6 punktów, tak? Wiadomo, no i jakby najbliższy mecz jest najważniejszy, no ten wiadomo, no trenerzy muszą analizę zrobić, muszą pokazać zespołowi co było złego, co było dobrego. Także, ale myślę, że ten mecz trzeba jak najszybciej zapomnieć i myśleć o Arce Gdynia, bo to ten mecz będzie na jeden z ważniejszych, tak? Myślisz, że to ciśnienie przed Arką w szatni jest duże? No bo jednak, tak jak też wspominasz, mecz za 6 punktów, rywal bardzo blisko w tabeli. Podobne pewnie cele i przed Koroną, i przed Arką na dalszą część tego sezonu. Nie w jednych takich meczach ty grałeś, jak byłeś piłkarzem Korony, więc... Ciśnienie zawsze będzie. Czy to będzie pierwszy mecz sezonu, czy to będzie ostatni. No w tej chwili ci zawodnicy, czy układ tego zespołu jest taki, że w większości zawodnikom kończą się kontrakty, tak? Także ci zawodnicy grają o swoją przyszłość. Wiadomo, grają też o przyszłość klubu, tak? No bo to nie oszukujmy się. No Korona od 2009 roku jest w ekstraklasie i też można powiedzieć, w podobnych sytuacjach się znajdowała, tak? Aczkolwiek wtedy też był inny zespół. Inni zawodnicy, tak? Zawodnicy, którzy nie wiem, mieli tą pełną świadomość, że przy degradacji klubu do pierwszej ligi wiedzieli, co się może wydarzyć. Tu przy takiej jakby liczbie obcokrajowców nie wiem, czy są do końca przekonani, że co się może wydarzyć, jeśli klub zostałby zdegradowany. Sportowo mówimy, tak? Świadomość zawodników do pierwszej ligi, tak? Pewnie w tym aspekcie jest, natomiast no, to jest pewnie ważny element, że jednak ta szatnia za twoich czasów była inna, było dużo takich chłopaków, można powiedzieć, którzy naturalnie stanowili rolę lidera. Ona nie musiała być wybierana czy przez opaskę kapitańską, tylko jednak takich ludzi z silnym charakterem było więcej. Uważam, że to jest właśnie problem dzisiejszej Korony, że trochę też się pewnie pokolenie piłkarskie zmienia, bo to nie tylko pewnie problem Korony, ale wielu klubów, czy na zachodzie Europy,
że już tak wszyscy powtarzają, mniej tego jeżdżenia na tych przysłowiowych czterech literach, tylko bardziej umiejętności piłkarskie, problem, kiedy nie można ich przełożyć na ligę. No, będąc szczerze, korona, gdyby ta korona grała w obecnych czasach Leszka Olżyńskiego, myślę, że też byśmy mieli problem. Jeden podstawowy problem dokończyć mecz w 11, tak? No, nie oszukujmy się, przy dzisiejszej technologii i VAR, no to byłby z tym problem. Tak? Czasy się zmieniają, zarówno jak zmieniają się zawodnicy, tak zmieniają się trenerzy. Każdy trener prowadzi w inny sposób zespół, tak? Także tutaj jakby no, ciężko mi jest powiedzieć, bo nie miałem przyjemności współpracy z trenerem Smyłą, także on ma jakby swoją specyfikę prowadzenia zespołu. Trener Leszek Olżyński też miał swoją specyfikę. No właśnie ciekawy wątek podniosłeś a propos VAR-u właśnie. Tak jak sobie pomyślałem, to dziś te wasze ślizgi i gra tam na pograniczu faulu często, bo pewnie by karana i ta weryfikacja następowałaby raczej negatywnie. Znaczy, no generalnie wszystkie sytuacje, które w tamtych czasach się zachodziły, były jakby z premedytacją prowokowane, tak, przez nas. No nie oszukujmy się, także to tak było, ale tak jak mówię, no, przy dzisiejszej technologii to no, bądźmy szczerzy, tak, no, wtedy mogliśmy sobie na to pozwolić. Dzisiaj już niestety. No. Ważna rola pewnie Marka Kozioła, no bo to jakby nie jest nic odkrywczego, bramkarz to jest ten człowiek, który zawsze tę pewność musi dawać. Jak ty oceniasz młodszego kolegę, który teraz od kilku meczów broni w bramce? No właśnie, i tu wracając, tak jak wspomniałeś, pozycję bramkarza. Jest jakby taka dziwna analogia, tak? Bo sezon zaczynał Paweł Sokół i wszyscy jakby narzekali to, że nie daje pewności zespołowi. Tak? Po zmianie trenera nastąpiła również zmiana w bramce. Jak się okazało, że Kozioł potrafi dać troszeczkę spokoju, potrafi wybronić też i mecz, i punkty, tak? Od meczu z Lechem Poznań, czy tak jak wracając do meczu z Legią Warszawa, nie było spójności, jeśli chodzi o linię obrony, tak? I tutaj problem, tak jak wszyscy narzekali, że nie ma pewności, że być może ta linia obrony nie czuje się być pewnie z Pawłem. Tak tutaj, jeśli teraz zaczął bronić Kozioł, no to tu można powiedzieć, że ten spokój i ta pewność jest w bramce, tak? Ale z drugiej strony nie przekłada się to na linię obrony, no bo tak jak wracając do meczu z Legią, szczerze jakby się już tak bardzo przyczepić do pary środkowych obrońców i dwóch defensywnych pomocników, no to można by ich na konto przypisać cztery bramki. No może cztery to nie, ale trzy, no bo to wiadomo. Dobry mecz ani Adnana Kowacewicza, ani Iwana Markeza, czy Kuby Żubrowskiego. Dokładnie. Mnie też się dużo posypało po zejściu z kontuzją Ognia Gniatycia. A propos bramkarzy, bo zapytałem naszych widzów, jak powiedziałem im, że ty będziesz gościem naszego programu, jakie by pytanie tobie zadali. I Michał Litarowicz napisał, żebyś wskazał najlepszego bramkarza w koronie od czasu właśnie tych występów w Ekstraklasie. To może ja je trochę modyfikuję. Jakbyś miał trójkę wybrać bramkarzy korony Kielce. Od powrotu czy od roku 2005, kiedy ta Ekstraklasa się pojawiła? No bo wtedy Maciej Mielcarz był jakby tym numerem jeden. Skromność nie musi być widziana. Czy nie, no to skromność nie. No. Trójka? No co, no Zbysiu Małkowski, wiadomo, obecnie zawodnik, który jest grający w Champions League, powiedz mi tylko... Milan Borjan, Zvezda, no i Alemarowicz chyba, tak? Jako ostatni, tak? No bo tu też można powiedzieć, że był solidny bramkarz, aczkolwiek byli to bramkarze, którzy no, trochę krótko, tak? Jakby spędzili okres czasu w Koronie Kielce. No Alemarowicz jeden sezon, a Borjan pół roku. Niespełna nawet. No byłeś ostatnim bramkarzem w Koronie Kielce, który rzeczywiście jak już to miejsce sobie zajął tę bluzę z numerem 1, to przez wiele, wiele sezonów jej nie oddawałeś. Opowiedz jeszcze, Zbyszek, korzystając jakby z okazji, że jesteś tutaj u nas. Co w ogóle u Ciebie słychać? No bo wiemy, że ostatnia praca to praca trenera bramkarzy w Widzewie Łódź. Potem już tej jakby przygody na poziomie drugiej ligi z tym klubem nie kontynuujesz. Więc jakie plany i jakie zamierzenia na codzienność? No tak jak powiedziałeś, ostatnie dwa sezony pracowałem w trzeciej lidze, jak i w drugiej lidze z Widzewem Łódź. No niestety, po ostatnim sezonie, gdzie nie zdobyliśmy tego chcianego i wymaganego awansu do pierwszej ligi i przy zmianie trenera, żeśmy nie doszli do porozumienia, jeśli chodzi o warunki współpracy, no wróciłem do Kielc. Czekam, jak propozycje zaczynają się jakby pojawiać. Jest jedna fajna, ciekawa
ciekawa propozycja, która w tej chwili tylko czeka na moją akceptację, słowo tak albo nie. I jestem po rozmowach i z tego co ostatnio też byłem na rozmowach, dyrektor mi powiedział, że będzie męczył mnie do skutku, abym powiedział tak. Także no zobaczymy. Daliśmy sobie czas do świąt i przed świętami określimy się, w którą stronę idziemy. Pamiętam, że kiedyś cię zapytałem na jednej z konferencji prasowych a propos chyba jakiegoś napastnika Widzewa Łódź, nomen omen. I ty powiedziałeś, że niekoniecznie oglądasz mecze, więc nie za dużo nie masz na jego temat do powiedzenia. Chyba trochę się to zmieniło, jeśli chodzi o oglądanie meczów przez ciebie, bo często cię można spotkać i na rezerwach, i na juniorach, i na pierwszym zespole, więc jakby korzystasz z tego, że trochę tego czasu jest i do tej piłki ciągnie. No zmienił się charakter pracy, tak? Jeżeli było się zawodnikiem, no to tak jak wszyscy mówią, no zawodnik ma, nie wiem, 2-3 godziny spędza w klubie i jakby jego praca się kończy, tak? No, przechodząc na tą drugą stronę, czyli będąc trenerem, no to z racji tego, że no, współpracuje się z różnymi trenerami, także czy po dobrych znajomościach z prezesami, też można jakiegoś zawodnika polecić i obserwację, także to człowiek się w tej chwili uczy cały czas i jakby nie siedzę tylko w domu, nie patrzę w biały sufit i czekam, kiedy telefon zadzwoni, także jeżdżę sobie na mecze, oglądam, no będąc w Kielcach i mając, nie wiem, ekstraklasę, trzecią ligę, być może w niedalekiej przyszłości drugą, CLJ-kę, tak, no to wiadomo, że trzeba korzystać. No dobra, no to pewnie wszyscy kibice Korony, bo jesteś tutaj zawsze mile wspominany i pamiętany przez kibiców. Życzymy ci, żebyś szybko wrócił na tą trenerską ławkę, bo pewnie sam zresztą mówiłeś, że już jako piłkarz, że ciągnie cię do tego fachu i chciałbyś jakby te swoje doświadczenie przekazywać młodszym kolegom. No ciągnie, jak najbardziej, tym bardziej, że było się jak tym 20 lat praktycznie grało się w piłkę. No, niekiedy też się spotyka kibiców, pytają się, czy pan jeszcze gra. No, sorry, fajnie, że młodo wygląda. Ale sylwetka jest szczupłutka. Tak, ale no, niestety tych na koniec jakby mojego pobytu w Koronie Kielce tych urazów było troszeczkę, można powiedzieć, za dużo. Przez całą, można powiedzieć, okres gry w piłkę nożną się one nie przytrafiały. Tak pod koniec gry w Koronie Kielce no, były takie urazy, które no, odbiły się napiętnie na zdrowie. Tak? Także no, w tej chwili gdzieś ciało, no, głowa by chciała, ale rozum mówi, że nie. Także aby mówię, no, normalnie funkcjonować, no, to gdzieś tam człowiek już się aż tą w piłkę aż tak nie angażuje, no bo wiem, czym to grozi. Dzięki wielkie, Zbyszek, za przyjście do naszego programu na Koronie i oczywiście zapraszamy Was do komentowania i przypominania być może tych najlepszych występów Zbyszka Małkowskiego w Koronie, który mecz najbardziej Wam utkwił w pamięci. A na koniec dzisiejszego spotkania, i tak pewnie będziemy to cyklicznie Państwu pokazywać, zapraszamy na taki krótki flash, co się wydarzyło na Koronie, ale nie tylko jeśli chodzi o pierwszy zespół. Korona Biznes Club ma już rok. Rocznicowa kolacja odbyła się w hotelu Tęczowy Młyn. Wspólnie z właścicielami, władzami i pracownikami klubu świętowało blisko 100 osób. Podczas tych 12 miesięcy umowy sponsorskie z Kieleckim Klubem podpisały 22 firmy. Dyrektor marketingu Katarzyna Dudek oraz koordynator Korona Biznes Klubu Karolina Cybulska reprezentowały Kielecki Klub na Europejskim Forum Biznesu w Katowicach. Podczas specjalnego panelu dyskutowano o społecznej odpowiedzialności biznesu. Korona Kielce zadeklarowała chęć zaangażowania w prospołeczne projekty na rzecz poprawy środowiska. Kolejne sukcesy młodych koroniarzy. Zawodnicy z rocznika 2006 zajęli trzecie miejsce w silnie obsadzonym międzynarodowym turnieju Estima Cup. Walkę o finał przegrali dopiero w rzutach karnych. Na pocieszenie do Korony powędrowały dwa wyróżnienia indywidualne. Za najlepszego bramkarza uznano Jakuba Jamroza, a królem strzelców został Jakub Kowalski. Piłkarze z rocznika 2012 okazali się natomiast bezkonkurencyjni podczas turnieju w Dąbrowie Tarnowskiej. Korona zajęła dwa najwyższe miejsca na podium. Najmłodszych kibiców odwiedzili piłkarze ekstraklasowej drużyny. Grzegorz Szymusik i Temistoklis Timopulos spotkali się z przedszkolakami z Kieleckiej Akademii Kreatywności. Mateusz Spychała i Erik Pacinda gościli natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie. To część akcji Korona u Ciebie. Kielecki Klub czeka na kolejne zgłoszenia.